Ja miałem kiedyś taki przypadek rzeczywiście, że miałem takie swoje ulubione buty. Takie, powiedzmy, zimowe kamasze. No i były już w stanie takim rozsypującym się, to znaczy nie rozsypującym się, tylko po prostu je łatałem za każdym razem, jak tylko było to możliwe, bo były straszliwie wygodne. Buty nie do opisania. No ale kiedyś jechałem pociągiem, no i jechał taki młody człowiek i tak się na mnie strasznie przyglądał, a rzeczywiście buty były starze, co mi była łata. No i tak sobie w pewnym momencie uświadomiłem, że on się nie patrzy na mnie, tylko na te buty. I tak sobie pomyślałem, że to pewnie ujma byłaby dla zawodu, gdybym powiedział, że jestem szefem i chodzę w takich butach. Dobro życia. Historia zakładu sięga lat 80. Wtedy otworzył tutaj zakład mój ojciec. Wcześniej pracował prywatnie u rzemieślnika, a później otworzył tu działalność, czyli właściwie zakład jest w jednym miejscu no od prawie że 40 lat i o jednym charakterze działalności. Jakieś nagranie? Tak. Coś takiego zszyć. No to się zszyć. No chyba się da. Dobra, a na jutro, dobrze? Na jutro. No. Dobra. No. A mniej więcej jaka będzie? Około 10-15 zł. Dobra. To poproszę na nazwisko. Marcin Kiewicz. Marcin Kiewicz. Znane nazwisko ostatnio. Tak? No tak. Ostatnio. Tak, gdzieś czytałem Marcin Kiewicz właśnie. Nas było czterech braci i każdy musiał pomagać. Jeżeli były jakieś tam proste roboty, na przykład coś tam smarowanie, czy krojenie, czy wycinanie, czy wyściółek, czy jakieś rzeczy takich prostych, które mógł robić młody chłopak, to robiliśmy i każdy pomagał. No, nas było w ogóle czterech. No i właściwie każdy jeden musiał pomagać. To nie było, że nie. Jeżeli była taka potrzeba, to musiał pomagać. Natomiast brat starszy ode mnie, on akurat był wykształcony jako szef. Czyli skończył szkołę, miał najlepsze dodatki na to, żeby wykonywać zawód w ojcu. No ale tak się życie ułożyło, że nie pracował praktycznie w ogóle. Też skończył szkołę, miał tam chyba rok praktyki i przestał. I nie podjął pracy w zawodzie. No a ja zupełnie w innym kierunku byłem wykształcony. No i tak się złożyło, że akurat trafiło na mnie. No więc pomagając ojcu, to były lata 80, czyli wtedy właściwie w telewizji królował kapitan Klos i Czterej Pancerni. Zawsze chciałem mieć takie oficerki, buty, takie jak mieli oficerowie. No i rzeczywiście doszło do tego, że jak zacząłem z ojcem to robić, to takie oficerki zrobiliśmy razem. No, ale niestety okazało się, że chodzenie w takich oficerkach to nie jest prosta rzecz i te buty nie są chyba stworzone dla każdego. W związku z tym po kilku takich dalszych wyjściach no niestety musiałem je oddać bratu, bo nie dawałem rady chodzić. Po prostu nogi były bardzo poobcierane. Chociaż wyglądały super. Wyglądały bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o to przysłowie, że szef chodzi w podartych butach, no to nie. Nie zdarzyło się, żeby mój ojciec chodził kiedyś w podartych butach. Wręcz przeciwnie, buty były, musiały być zawsze wyczyszczone, wygnasowane i tak jak on mówi, tak jak należy, powinny wyglądać. Dzień dobry. Fleczki wymienialiśmy. No, no wiem, nie jedne. No, jak na księżniczkę przystało, 41 razy. Jak na kopciuszka, bo kopciuszko to stają. Tak, 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 tak. Długie, długie z suwakiem złotym takim z tyłu. Klientów mam przeróżnych. W większości przypadków są to kobiety. Wiadomo, że kobiety mają dużo butów i dużo różnych butów. Niektóre nawet twierdzą, że są zarażone chorobą kupowania butów. No i miałem kiedyś taki przypadek, że żona przysyłała męża z butami. Przychodził cały tydzień, praktycznie co drugi dzień z innymi butami. No i pytam
ciągle pan te buty naprawia. On mówi, że żony... No tak mówi, ale żona ma tyle butów, że każe mi wziąć buty czarne, szpilki. Ja biorę czarne szpilki i za każdym razem nie trafiam w punkt, bo okazuje się, że szpilek jest tak dużo, że ja się nie rozpoznaję, które są które. Natomiast no, mam kilka klientek, które można byłoby stwierdzić, że może są takimi trochę kopciuszkami, bo chodzą na bardzo wysokich butach, wysokich obcasach i to są rzeczywiście bardzo ładne buty. Natomiast tak naprawdę nie trafił się jeszcze kopciuszek. Może warto czekać, może dlatego warto siedzieć tutaj i czekać na kopciuszka, aż przyjdzie z jakimś kryształowym butem kiedyś. Zawsze byłem tym znużony, że ojca nie ma w domu i miałem takie postanowienie, że nie będę. Znaczy nie myślałem o tym nawet poważnie. Natomiast no, z czasem tak się złożyło, że ojciec trochę podupadł na zdrowiu. No i należało podjąć jakąś decyzję. Albo zamknąć zakład, który tam ileś lat istnieje, albo spróbować to pociągnąć. Pasek pan przyjadał, widzę czarny. Czarny sprzedałem, ale mam tu jakiś taki. O! Taki mam jeden. I teraz tu. A, ale to szeroki taki bardzo. A, je zaraz panu pokażę. Taki mam. Tylko jeszcze nie skończyłem. Ale czarny. A nie, taki to wziąłem. Taki. Wąski. Wziąłem, bardzo dobry. Może być jasny jak pan. Nie, szkoda, że z takim napisem. Może być bez napisów. No to nie wypada starszy. A może pan ma starą sprzączkę? Nie ja, ma, nie ma. Wszystko pan... mi się łamie. A, widzi pan. Łamie się. W poniedziałek mówi pan. Tak, bardzo proszę. Będąc młodym chłopakiem, zawsze chciałem robić coś, co nie jest w jednym miejscu. Coś, zawód, który wymaga jakiejś podróży, jakichś doświadczeń. I pamiętam, w szkole podstawowej pisaliśmy takie, właśnie takie było pytanie, kim byś chciał zostać w przyszłości. I ja napisałem tylko, że chciałbym być marynarzem. I mimo to, że napisałem tylko dwa słowa, to pani mnie wyróżniła, bo powiedziała, o, no to ciekawe rzeczywiście. No i tak się złożyło, że niestety się nie udało.